Witam serdecznie. Tak naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Z drugiej strony wiem, co powiedzieć. Power Punches 37 trafionych przez Francisa Ngannou, 32 doszło celu ciosów w wykonaniu mistrza świata WBC niepokonanego 33-0, czyli Tysona Fury. To się nigdy nie mogło zdarzyć. Przypominam, zawsze mówię, że nic tak nie plami jak atrament. Tyson Fury przez, nie wiem, dwa miesiące przed tą walką, jedna cały czas narracja. Jak będę chciał, to nie trafi mnie ani razu. Nie dość, że cię trafił, to miał ciebie na deskach i po 10 rundach tylko i wyłącznie dzięki temu, że tak naprawdę tu A-side wiadomo kto był. Tyson Fury jest ulubieńcem rodziny królewskiej. On nie mógł tutaj przegrać. On nie mógł tutaj nawet zremisować. O ile remis ewentualnie bym mu dał, o tyle zwycięstwo na pewno nie. Ja punktowałem w tej walce jednym punktem dla Francisa Ngannou za tak zwany całokształt. I powiem wam od razu, nie dawałem mu dlatego, bo nigdy tego nie robię. Nie dawałem mu zwycięstwa dlatego, że zawalczył nieporównywalnie lepiej niż myślałem, chociaż dokładnie tak było, tylko za to, co zrobił w ringu. Nie dawałem mu bonusa za to, że walczył pięściarz, który nigdy nie był na ringu, z pięściarzem, który jest linearnym mistrzem świata WBC, którego uważa się za człowieka, którego nikt nie jest w stanie pokonać. Człowieka, który tak naprawdę wygrał wszystkie trzy walki z Deontayem Wilderem, miażdżąc go, który wygrywał ze wszystkimi do tej pory. To były te określenia, które najczęściej mówiono o Tysonie Fury. Ile z tego dzisiaj zobaczyliśmy? Zero. Absolutnie zero. Zupełnie nie interesują mnie ewentualne wytłumaczenia typu: on myślał, podobnie jak każdy z nas, że Francis Ngannou jest znacznie lepszym, znacznie gorszym pięściarzem. To nie ma znaczenia, co myślał. Nie ma znaczenia. Jesteś mistrzem świata WBC, nigdy nie przegrałeś. Posiadasz umiejętności oceniane przez wszystkich. To nie jest, że oceniane przez 5%. Jako takie, których no po prostu nikt ci nic nie może zrobić, ponieważ nie dość, że mocno bijesz, nie dość, że jesteś wielki, nie dość, że masz wielki zasięg ramion, to jeszcze w obronie jesteś najtrudniej do trafiania pięściarzem, jaki walczył w ostatnich wielu, wielu latach. Po czym wychodzi debiutant, tak jak mówiłem, debiutant. No i co się dzieje? Okazuje się, że przede wszystkim nie robi żadnego wariactwa. To, co mówił Roy Jones Jr., kiedy zapytano go się, jak powinien walczyć Francis Ngannou, a mianowicie, że powinien zamienić się w Tysona i iść cały czas do przodu i próbować go za wszelką cenę znokautować, czyli znokautować Tysona Fury, robi dokładnie odwrotnie, 180 stopni. Walczy jak pięściarz. Francis Ngannou dzisiaj w nocy w Riyadzie walczył jak pięściarz. Nie walczył jak człowiek przeniesiony z MMA, człowiek przeniesiony z UFC, który musi się nauczyć boksu. Wiadomo, że Mike Tyson był wzięty, co zresztą było wyraźnie widać po tym, co się działo na ringu, właściwie w narożniku, gdzie Mike'a Tysona w ogóle nawet w narożniku nie było. Mike Tyson był wzięty jako dekoracja, jako człowiek, któremu można zapłacić te $1 milion za to, że fajnie się przy nim wygląda, kliki lecą, natomiast niczego nie trenował. Niczego zupełnie nie trenował z Francisem Ngannou, oprócz tych 15-sekundówek, które widzieliśmy. Natomiast wielkie brawa dla tego prawdziwego trenera Francisa Ngannou, który zrobił wielką, wielką robotę. Zamienił kogoś, kto wcale nie sprawiał wrażenia kogoś niesamowicie dobrego, kiedy bił się w UFC, w prawdziwego pięściarza. Jakbyście, nie wiem, nagle wyskoczyli z jakiejś dziury i zobaczyli walkę mistrza świata, o którym wiecie, że jest niepokonany, wszystkie te liczby, które podawałem, i że walczy z kimś, kto... I nie wiedzielibyście, że to jest pięściarz, który... jego rywal jest pięściarz, którym nigdy nie walczył, nigdy byście na to nie wpadli. Pomyślelibyście, że to jest pretendent do tytułu mistrza świata wagi ciężkiej. No i tak na tle Tysona Fury wyglądał w tej walce Francis Ngannou. Świetny pierwszy krok. To jest to, co zauważyłem od razu, co było dla mnie zaskoczeniem. Nie jakieś dziwne rzucanie się na gościa, nie jakieś skoki, wskakiwanie. Bardzo dobry,
krok skracający dystans, wejście do półdystansu, umiejętność zadawania ciosu precyzyjnego, bez żadnego podpalania się. Francis Ngannou otworzył nam oczy nawet nie tym, że według naprawdę wielu tą walkę wygrał, tylko jak się bił od początku. Ja nie mogę przeżyć tego, nagrywam to na gorąco, także jeśli nie mogę przeżyć i będzie to trochę chaotyczne, to sorry, natomiast lubię czasami zrobić coś na gorąco. Ja nie mogę uwierzyć w ten niesamowity spokój Francisa Ngannou. Człowieka, który miał naprzeciwko siebie Tysona Fury, skazywany na porażkę, 9-1 faworytem, i to jak się znalazło takie zakłady, 9-1 faworytem Tyson Fury, nic się nie może zdarzyć, znokautuję go kiedy będę chciał, jak będę chciał, ani razu mnie nie trafi. Zastanawiam się, w którym momencie Tyson Fury zdał sobie sprawę, że ja myślałem, że to będzie show, a szkoda, że ten drugi nie wie o tym, że to będzie show i myśli, że to jest walka. Ja myślę, że bardzo szybko. Ja myślę, że po drugiej rundzie już sobie zdał sprawę, że to jest walka. Tyson Fury, że to nie będzie show, to nie będą cyrki, to nie będzie wymachiwanie rękoma jak u youtuberów, tylko że to będzie walka. Wielka zasługa w tym Francisa Ngannou. Ja wiem, że teraz będzie tysiące tłumaczeń. Zlekceważył go, to czy tamto. Pamiętacie walkę z Walinem, mało tamtej nie przegrał. Nikogo to tak naprawdę nie interesuje. Hashtag nikogo. Jesteś mistrzem świata, masz szczęście, że nie było tutaj pasa mistrza świata jako czegoś, co można było zdobyć. I gdyby ta walka odbyła się nie w Arabii Saudyjskiej, gdzie był A-side i przyjąłby tyle ciosów. Ja wiem, że 71-59 ogólnie w ciosach, które doszły. Natomiast to jest ten sam człowiek. Tyson Fury, który zawsze powtarza jedną rzecz, z którą ja się zresztą zawsze zgadzam, patrząc na boks zawodowy. Boks zawodowy to są ciosy ciężkie. To nie jest pykanie, to nie jest głaskanie, tylko bardziej powinny się liczyć ciosy, które są mocne, które są celne, które robią na tobie wrażenie. Jeżeli dochodzi do paranoi pod nazwą, że to Tyson Fury bije łokciami gościa z UFC, no to jeśli tej walki nie oglądaliście, to rozumiecie, o czym ja myślę. To był po prostu szok dla wszystkich, którzy tam byli. To był naprawdę wielki, wielki szok. Mi się wydaje, że największy szok był dla Aleksandra Usyka. Dla Aleksandra Usyka, któremu się cały czas powtarzało, że 23 grudnia musisz być gotowy, nie interesują nas kontuzje, masz podpisany kontrakt. Jestem ciekaw, patrząc na tą twarz Tysona Fury, czy ten 23 grudnia zostanie dotrzymany, czyli walka z Usykiem. Po tym jak łatwo trafiał go Francis Ngannou. Naprawdę, naprawdę łatwo. Nie trzeba było niczego specjalnego robić, żeby trafić Tysona Fury, szczególnie w zwarciu. Jak już tylko był blisko, to Tyson Fury się gubił, to Tyson Fury to był ten, który klinczował. To jest niemożliwe. Jakby ktoś puścił mi te ostatnie 5 minut, ile w tej chwili do was mówię, i powiedział, że ja coś takiego będę mówił po walce Tysona Fury z debiutantem w boksie zawodowym, to powiedział, że to jest w ogóle niemożliwe. To jest w ogóle niemożliwe. Natomiast wracając do Aleksandra Usyka, jestem ciekaw, zaraz te decyzje zapadną. Pamiętajcie, że był podpisany kontrakt na dwie walki z Francisem Ngannou. Pomysł był taki: wygram z Francisem Ngannou łatwo, no ale obiecałem mu rewanż i może w ogóle rewanż zrobimy w klatce, bo takie dyskusje były również. Tutaj to byłaby dopiero rzeźnia po tym, co dzisiaj zobaczyliśmy. Później ewentualnie zawalczę z tym szczerbatym Usykiem, czy z tą dziurą w zębach Usykiem, a później zawalczę jeszcze raz. Co z tych planów zostało na dzisiaj, zobaczymy. To co panowie mówili po... nic z tego tak na 100% nie wynikało. To tutaj patrząc na twarz i patrząc na rozmowę Franka Warrena z Tysonem Fury i Tysona Fury krzywiącego się, no to wiadomo było, jakiego typu to jest rozmowa. Pytanie, czy w ogóle będzie mógł trenować, bo te rozbicia na twarzy Tysona Fury są znaczne. To co, to on teraz weźmie miesiąc przerwy?
I co? I wróci trenować 2 tygodnie przed walką z Usykiem? Wydaje mi się, że ten termin 23 grudnia już nam bardzo, bardzo odjechał. No jedna z najbardziej niezwykłych walk, jakie można było sobie wyobrazić, bo w ogóle sam fakt, że jutro przez wszystkie media przetoczy się dyskusja, kto naprawdę wygrał, czy Tyson Fury zasłużył na zwycięstwo, to już jest paranoja. To już jest przede wszystkim ogromne, ogromne zwycięstwo Francisa Ngannou, który myślę, że poza tymi 10 milionami plus, które zarobi za tą walkę, zebrał więcej uznania niż zdobywając i broniąc tytułu mistrza świata wagi ciężkiej UFC. Myślę, że nieporównywalnie więcej. Nie będę posuwał się już tutaj w takie rozważania, czy to oznacza w tym momencie wyższość UFC nad MMA, bo już widziałem takich, którzy to pisali. Może za dużo powiedziane. Może za dużo powiedziane. Natomiast ta wizytówka boksu zawodowego, czyli Tyson Fury, dla mnie nigdy nie był wizytówką boksu zawodowego, bo ja nie jestem fanem tej wagi ciężkiej, którą widzimy w tej chwili. Waga ciężka w ostatnich kilku latach to jest słaba. To jest paru zawodników, którzy mogą coś zrobić, natomiast są przynajmniej 2-3 inne kategorie wagowe, które są na pewno lepsze od wagi ciężkiej. Jak czytacie, oglądacie moje vlogi, czy słuchacie, to doskonale o tym wiecie. Jestem ciekaw tego poranka w Riyadzie. Jestem ciekaw tego, co powie i czy będzie konfrontował swoje słowa Tyson Fury, bo to mnie najbardziej ciekawi zawsze u pięściarza, a mianowicie o ten niesamowity zanik pamięci. Jak jest zupełnie, zupełnie inaczej niż zapowiadałem, a później wychodzę na ring i jest kompletnie, zupełnie odwrotnie. Tutaj zaraz po walce zaczął przepraszać Francis Ngannou, że nie wygrał. Francis, ty nie musisz nikogo za nic przepraszać, bo ty wypadłeś 100 razy lepiej niż ktokolwiek, milion razy lepiej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. I mówię tutaj o ludziach ze świata boksu, mówię o dziennikarzach, mówię o przeciętnych kibicach. Praca nóg, umiejętność zadawania ciosów, bronienia się, blokowania ciosów. Kogo? Przede wszystkim kogo? To nie był debiut. To nie był debiut Francisa Ngannou w walce z youtuberem. To był debiut Francisa Ngannou w walce z mistrzem, niepokonanym mistrzem świata WBC, mającym na koncie, tak jak wspominałem, 3 razy Wildera, Kliczkę i kilku jeszcze pomniejszych pięściarzy. Brawo, brawo, brawo. Cała impreza w ogóle niesamowita, bo na ten temat też trzeba powiedzieć, bo zakładam, że nie wszyscy oglądali. W ogóle to chore było, 38 milionów, słyszałem, budżet medialny był. 38 milionów dolarów, budżet medialny, czyli te wszystkie cyrki, dwa odrębne miejsca, na których była robiona walka, no bo undercard był robiony na takiej wielkiej przestrzeni parkingu. Natomiast główna walka wieczoru, gdzie ring wyjechał, zresztą wrzucam tam w tyle cały czas obrazki, jak z wami w tym momencie rozmawiam, wyjechał ring z dolnej części tej całej konstrukcji, którą zrobiono na ponad 20 tysięcy ludzi, to też ewenement. Jestem pewien, że w historii nie było sytuacji, w której cały undercard jest gdzie indziej niż walka główna. I to nie undercard gali, gdzie przychodzi 14 ludzi i 9 członków twojej rodziny, tylko gali, która kosztowała na przykład w Ameryce 80 dolarów. Także oprawa niesamowita. Oczywiście, że to było rozdymane kompletnie bez sensu, no bo jeżeli jest godzina 41 minut między ostatnią walką Adelaide kontra Wardley, a main eventem, to jest chore. Jeśli są 3 hymny, okej, 3 hymny to już odpuszczę, ale mamy tak, mamy występy muzyczne, mamy raperów, mamy opening ceremonii, czyli ceremonię otwarcia do walki głównej. Ceremonie otwarcia to są na Igrzyskach Olimpijskich. I na tym się powinno zakończyć. Ceremonia otwarcia do walki. No to jest, nigdy w życiu czegoś takiego nie było i ja bym się wcale nie zdziwił, jakby nigdy czegoś takiego więcej już, nigdy by coś takiego się nie powtórzyło. To było niesamowicie rozdymane. Tutaj notatek to mam na godzinę, żeby z wami rozmawiać, natomiast wszyscy, z którymi miałem okazję wymieniać SMS-y, którzy byli już tam na miejscu, powiedzieli, że słuchaj, byłeś parę lat temu w tym samym mieście w Riyadzie na walce Joshua kontra Ruiz, natomiast pomnóż sobie razy 100 to, co tam było. No,
to już w tym momencie jak razy 10 miałbym pomnożyć, to już mi mnie głowa bolała, teraz razy 100, wszystko, coś niesamowitego od tych zegarków za kilkaset tysięcy dolarów, które dostali panowie na zasadzie idziemy do sklepu, wybierzcie sobie co chcecie, a Tyson Fury mówi, ja biorę ten model Bugatti za 300, zegarek Bugatti, a na przykład ja sobie biorę za 175 i dostaję od Cristiano. Cała ta liczba tych VIP, którzy tam byli. To wszystko było po prostu rozdymane do stopnia nieprawdopodobnego. Pytanie jest, czy to ma sens, skoro płacisz za to $90. $90 płacisz za to, mówię o Ameryce w tym momencie, $90 płacisz za to, żeby oglądać boks albo oglądać event. Nikt się nie przypuszczał o takie, może nie dwa zdania, bo jeszcze parę zdań o undercarcie muszę powiedzieć, takich nikt nie przypuszczał, że wszystkim to będzie walka pięściarska. Nikt z nas. Mówię o main evencie. To miała być walka świetnego pięściarza z gościem, który był rewelacyjny w UFC. I nic więcej. Natomiast, że to będzie normalna walka pięściarska, bo była. Normalna walka pięściarska, to nikt z nas się tego spodziewać absolutnie nie mógł. Wielkie brawa dla Francisa Ngannou. Ciekaw jestem. Ciekaw jestem tego Usyka. Ciekaw jestem jego podejścia, bo rzeczywiście minę miał nietęgą na koniec, dając sobie sprawę, że po prostu ten werdykt otwiera drogę do tego rewanżu, który będzie jeszcze bardziej ciekawy, czyli w opinii tych dwóch panów za jeszcze więcej można za te pieniądze, za to będzie można zarobić. Być może jeszcze więcej ludzi to zobaczy, to trzeba zrobić teraz, no bo zrobienie takiego rewanżu za rok to nie ma żadnego sensu, to trzeba zrobić teraz. Druga strona medalu, o czym muszę wspomnieć, bo to trzeba wspomnieć, boks stracił. Boks dzisiaj stracił. Absolutnie, no bo jeśli przeciętny odbiorca boksu, słuchajcie, jeśli przeciętny odbiorca boksu pyta, wchodzi gościu, debiutant i się bije jak równy z równym, być może wygrał z mistrzem świata, to co to jest za wasza dyscyplina? Można tak powiedzieć? Można. To oczywiście będzie nieprawdziwe, bo nie można porównywać całych dyscyplin, porównując walkę jednego pięściarza z jednym zawodnikiem z UFC czy z MMA. Nie można, bo to byłoby nieuczciwe. Natomiast mówimy o przeciętnym gościu, który powie, to takich macie mistrzów świata? Słuchajcie, to byłoby tyle na gorąco, na pewno wrócimy jeszcze, chociaż mamy tydzień walki Michała Cieślaka, na pewno wrócimy do tego tematu, natomiast muszę powiedzieć parę zdań o undercarcie. Wszystkie walki na undercarcie skończyły się nokautami. Najlepsza walka wieczoru to walka numer 1, Bacole kontra Takam i Bacole, 135-kilogramowy, wyglądał rewelacyjnie pomimo 135 kg. W dalszym ciągu się doskonale ruszał, bardzo dobra decyzja sędziego przerywającego walkę, tam już w ogóle ręczniczek leciał z narożnika Takama, kombinacje zejścia z linii ciosów, timing, wytłumaczył dlaczego ma 135 kg, był kontuzjowany, wyglądało na to, że w ogóle nie będzie mógł walczyć, natomiast on powiedział, że ja zawalczę bez względu na to, co by się miało nie dziać i przez ostatnie kilka tygodni po prostu nie trenował. To, co widzieliśmy, ten jego trening Bacole, który widzieliśmy jako trening medialny, to było wszystko, co on zrobił. Dlatego ważył 135 kg, natomiast znakomicie wypadł. Ja doskonale wiem o tym, że Carlos Takam to już jest człowiek, który ma odpowiednie lata za sobą, historię wielkich pojedynków za sobą, natomiast jakby tak zrzucił 7-8 kg, a tak podobno ma być, 126-127, tylko pięściarz, którego naprawdę nie można nie doceniać. Człowiek z Konga, który pokazał, że kto będzie chciał walczyć z Martinem Bacole. Krótka piłka, bo to chciałem powiedzieć. Kto będzie chciał walczyć, jak nie będzie musiał z Martinem Bacole? Z kim na pewno by Martin Bacole przegrał z czołówki? Ja bym nie mógł wskazać ani jednego takiego zawodnika. Powiem inaczej. Martin Bacole, w tej chwili mi to wpadło do głowy, Martin Bacole wychodzi na Tysona Fury. Dzisiaj. Taki Martin Bacole. Ten 135-kilogramowy i Fury'ego nie ma do piątej rundy. Powtarzam jeszcze raz, nie interesuje mnie, czy się Fury przygotowywał, czy nie, tylko oceniam to, co widziałem. Martin Bacole by zniszczył Tysona Fury.
na tej samej walce parę takich jeszcze śmiesznych pojedynków, o których wiedzieliśmy od razu. Itauma pobił Węgra. Itauma może coś z niego być. Chłopak nie ma 19 lat. Knockout w pierwszej rundzie. Mahmudow z Wrightem też knockout w pierwszej rundzie. To są te walki, o których mówiłem, do których nie powinno nigdy dojść. Bo to wiadomo było, że to jest morderstwo sankcjonowane. No, na szczęście nikt nikogo nie zabił, ale mógł. No i walka Joe Parkera z Keenem, tutaj również knockout, bardzo ładny uppercut, chyba najładniejszy knockout, a w każdym razie najładniejsze uderzenie, po którym walka się skończyła, daje to Parkerowi i później Wardley, który knockoutuje Adelaide. Najpierw obraża go wszystkimi możliwymi słowami, jakie znamy przez 2 tygodnie, później dostaje łomocik, a później leżąc na glebie wyciąga język, jakby nic się nie stało. Stary numer. Nawalisz takiemu po łbie, to później udaje, że to wszystko wesołe było. To wesołe wcale nie było. Natomiast końcowe w środku nocy, patrzę w tej chwili u was 2 w nocy, u mnie 19, końcowe w środku nocy. Brawo Francis Ngannou. Trzymaneczko, na razie.